Przyjaźń, która chyba trwa już dosyć długo, której owocem jest między innymi ta wystawa. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie Szanowni Państwo. Bardzo dziękuję Panu Dyrektorowi Tolowi za możliwość prezentacji naszej wystawy, Panu Maciejowi, Panu Kierownikowi, Państwu, którzy pomogli w przygotowaniu tej wystawy. Jest nam bardzo miło z koleżanką Anią, że jak to obliczyłyśmy, po 10 latach jesteśmy tutaj na nowo z indywidualną wystawą. Przepraszam w imieniu mojej przyjaciółki dr Anny Kałamasz-Kucz, która przyjechała wczoraj ze swoim mężem na montaż. Mieliśmy miło spędzić razem czas, ale to, co się dzieje na świecie, zmusiło ich do szybkiego powrotu do Przemyśla, do swoich dzieci, które zostały w domu. Także w imieniu artystki, mojej przyjaciółki, bardzo serdecznie przepraszam. To, co pokazujemy, jak wspomniał Pan Maciej, to jest oczywiście część naszej twórczości. Postarałyśmy się o to, żeby pokazać pracę, które w jakiś sposób najlepiej chyba charakteryzują nasze zainteresowania artystyczne. Są to bardzo świeże prace, w moim przypadku wręcz sprzed bardzo krótkiego okresu czasu.
Ja zajmuję się od dobrych kilku lat właśnie tym rozbudowanym cyklem Words, w którym wyrażam to wszystko, co mnie interesuje, co mnie otacza w takich formach zrytmizowanych, emaliowych rzeczy lub też za pomocą tkaniny artystycznej. Koleżanka, tak jak Państwo widzą, bardzo interesujące, przynajmniej dla mnie, bardzo piękne kolorystycznie prace oparte na rytmach zgeometryzowanych, multiplikacjach. Na pewno studenci, którzy tu tłumnie przybyli, z uwagą obejrzą, ponieważ na przedmiocie struktury wizualne bardzo często nawiązujemy do tego typu obrazowania, do pop-artu, do twórczości artystów, którzy podjęli taki nurt. Ania wypracowała własną oryginalną technikę, którą opanowała oczywiście do perfekcji, którą sobie doskonale modyfikuje na potrzeby swoich prac. I bardzo sobie to cenię, że tworzymy nie tylko zgrany duet w przyjaźni, w życiu, ale również jako duet artystyczny. Thank you.
Thank you.